Jest. Nic. Tracę królika. Powstanie teorii względności Einsteina rzuciło nowe światło na podstawy fizyki. Polski matematyk, profesor Karol Borsuk, wykładowca uniwersytecki, podczas okupacji, żeby on i jego rodzina mogło egzystować, musiał zająć się prowadzeniem niewielkiego sklepiku z materiałami papierniczymi i piśmiennymi. Ten sklepik mieścił się przy ulicy Wspólnej 4. Natomiast pan profesor był nauczycielem tajnego nauczania. Podczas okupacji w podziemiu prowadził zajęcia w Wyższej Szkole Budowy Maszyn imienia Rodwanda i Wawelberga i również na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Był również zaangażowany w działalność konspiracyjną i w tym sklepiku papierniczym, który prowadził razem ze swoją rodziną, mieściła się również skrzynka kontaktowa Armii Krajowej. W 1943 roku, który jest rokiem wymyślenia przez profesora gry, nastąpiła wpadka, wsypa. Ten lokal został przez gestapo warszawskie zdjęty. I razem z panem profesorem, wszystkimi, którzy byli w tym sklepiku i przygodnymi klientami. Pan profesor znalazł się w Alei Szucha, a później spędził 3 miesiące więziony, będąc na Pawiaku. Po opuszczeniu więzienia przez profesora, profesor i jego rodzina znalazła się w dramatycznej sytuacji materialnej. I to spowodowało, że pan profesor wpadł na pomysł stworzenia gry planszowej. Ta gra planszowa została nazwana przez autora hodowlą zwierzątek. Profesor Borsuk był specjalistą od geometrii, co jest o tyle istotne, że w tej grze zostały zastosowane 12-ścienne kostki. Jest to w ogóle pierwszy przypadek w historii, że gra jest z 12-ściennymi kostkami. Kostka sześcienna była stosowana już od tysięcy lat w grach, natomiast gry z kostkami innymi niż sześcienne to jest dopiero od lat 70. Kostki były klejone z papieru czy kartonu właściwie i tym zajmowała się zresztą żona profesora Borsuka. Natomiast na te kostki były naklejane ręcznie obrazki przedstawiające zwierzęta. Gra najpierw znalazła się w rękach najbliższych domu państwa Borsuków, natomiast później od rodziny, od bliższych znajomych i dalszych okazała się, że jest sympatyczną rozrywką podczas długich okupacyjnych wieczorów dla warszawiaków. Bardzo często dochodziło do zabawnych sytuacji, kiedy to w domu państwa Borsuków rozdzwaniał się telefon i klient, który chciał nabyć hodowlę zwierzątek, pytał, czy to hodowla zwierzątek, natomiast z drugiej strony odzywał się pan profesor, mówił tak, Borsuk przy telefonie. Otwieramy. Hodowla zwierzątek, reguły gry. Dwunastościany foremne. Królik. Owieczka. Świnka. Krowa. Koń, duży czarny pies i żółty mały pies, które chronią nasze stado przed lisem i wilkiem, które występują na kościach. Podczas okupacji niemieckie władze dla Polaków wprowadziły godzinę policyjną na terenach miejskich i ta godzina policyjna, no, zdarzało się, że obowiązywała od godziny 19. Więc no, dużą część wieczoru i nocy Polacy powinni spędzać nie wychodząc z domu, a za wyjście z domu można było stracić życie i najprawdopodobniej gry planszowe i różnego tego typu rozrywki mogły w pewien sposób uprzyjemnić te ciężkie okupacyjne życie. Wydaje się, że gra była dosyć popularna w trakcie okupacji, natomiast dokładne relacje z tych czasów dotyczące hodowli zwierzątek się nie zachowały. Wiemy, że w 1944 roku
podczas powstania warszawskiego wraz z płonącą Warszawą spłonęła większość i egzemplarzy hodowli zwierzątek. Natomiast okazało się, że w miejscowości pod Warszawą jeden z egzemplarzy ocalał. Możemy grać, tak? Haniu, to weź sobie jednego królika do swojego stada. Ja sobie również wezmę królika. To jest moje stado. I teraz musimy te zwierzęta rozmnożyć. I celem naszej gry jest zdobycie każdego rodzaju zwierzątka, przynajmniej jednego. Czyli musimy mieć w swoim stadzie królika, owce, świnkę, krowę i konia. I ta osoba, która pierwsza uzyska taki zestaw zwierząt do swojego stada, wygrywa. Nic. No i tak. Czy umówiliśmy się, że wilk zżera też króliki? Chyba nie. Chyba nie. Więc w naszej grze z kości i z żetonu otrzymujesz do swojego stada jednego królika. Bingo. Twoja kolej. W oryginalnej wersji zwierzęta, które występowały w grze, to króliki, które najłatwiej i najszybciej się rozmnażało. Były owce. Były świnki. Były krowy i konie. To były dwa zwierzęta, które najtrudniej zdobyć. Także konia i krowę można było zdobyć tylko drogą wymiany i posługując się rachunkiem prawdopodobieństwa, ale również warto czasami było zaryzykować, żeby drogą wymiany, posiadając dużą ilość królików, wymienić je najpierw na owce, później na świnie, później na krowę i na konia. Natomiast w tej wymianie bardzo przeszkadzały nam dwa zwierzęta, które pożerały nasze stado, czyli lis i wilk, przed którymi chroniły nas duży i mały pies. Hodowla zwierzątek to nie była nazwa na współczesne czasy, dlatego została wymyślona nazwa Superfarmer. Również grafika została zmieniona na troszeczkę bardziej współczesną. Kostki były teraz już nie klejone z kartonu, tylko plastikowe, także mamy w tej chwili troszeczkę inną grę, aczkolwiek idea została zachowana, czyli to, że się zdobywa zwierzątka poprzez rzucanie kostkami, poprzez wymianę z tym tak zwanym głównym stadem. Farmer jest wszędzie sprzedawany w takiej samej formie, natomiast kilka lat temu, 5 lat temu konkretnie, powstała propozycja, żeby wydać grę podobną, aczkolwiek różniącą się nieco rekwizytami, między innymi właśnie tym, że będzie plansza, ale nie będzie świń. W niektórych krajach świnie nie mają dobrej opinii, w związku z tym na te rynki trzeba było zrobić taką grę, w której świnie nie występują. I powstała gra Rancho, która różni się od Farmera tym, że jest tam plansza, także gracze również muszą jakby inwestować w nieruchomości, bo po to, żeby mieć miejsce na hodowlę swoich zwierząt, muszą wykupować pola. Jest tam też troszeczkę większa interakcja między graczami, bo to też był pewien zarzut w stosunku do Farmera, że właściwie każdy gracz gra tylko dla siebie, nie ma wpływu na to, co robią inni, a inni na niego wpływ nie mają. Właściwie jedyna możliwość wpływania na innych to było to, że się na przykład wykupi wszystkie króliki i dla innych nie wystarczy. Natomiast to przy grze w 2 czy 3 osoby to się rzadko zdarzało. Super Farmerze towarzyszyły nam emocje głównie dlatego, że nie wiemy, co nam trafi się na kości. Tutaj decyduje szczęśliwy traf, a od nas zależy, czy zamierzamy dalej ryzykować, czy nie. Ponieważ jeśli będziemy dalej rzucać kością, to jeśli wypadnie coś, czego nie chcielibyśmy otrzymać, niestety będziemy musieli oddać wszystkie nasze zdobycze. To jest dość bolesne, aczkolwiek wiadomo, jeśli będzie nam się powodziło, no to będziemy bardzo szczęśliwi i właśnie na tym polegają te emocje. Albo są fajne, szczęśliwe, radosne, albo niestety wiemy, że będziemy przegrani i będą one nie za fajne, aczkolwiek dzięki temu będziemy chcieli jeszcze więcej i jeszcze więcej grać, żeby się zrewanżować i może w końcu wygrać.
dzieciom podoba się to, że tymi zwierzątkami się jakoś tam zajmują, w sensie takim, że kupują, sprzedają zwierzątka, także jest to taka gra ekonomiczna. Jest, no, na pewno jest to gra, która w jakiś stopniu uczy matematyki, bo też trzeba tam przeliczać, że jedna opcja to jest 6 królików i tak dalej, trzeba tam jakieś robić rachunki, także, ale to jest taka matematyka przyjemna, nie taka matematyka szkolna, która może być dla dzieci trudniejsza w przyjęciu. Już blisko 1 000 000 został sprzedany i jest ta gra znana chyba w około 30 krajach. Nie tylko w Europie, ale nawet na Dalekim Wschodzie, w Australii, chyba w Stanach Zjednoczonych też. Także jest ta gra bardzo rozpowszechniona i nawet kilka lat temu w Finlandii została uznana za grę roku, czyli została uznana za jedną z najlepszych gier wydanych na tamtym rynku.